Na podsumowującym rozgrywki spotkaniu w Centrum Turystyki i Biznesu na wrocławskiej Pergoli pojawili się główni twórcy tych sukcesów. Byli oczywiście wszyscy koszykarze Śląska oraz trenerzy WKS-u Rafał Kalwasiński i Grzegorz Krzak. Nie zabrakło także władz wrocławskiego klubu, działaczy, sponsorów zespołu Wrocław Cheerleaders oraz dziennikarzy. Pojawili się także piłkarze ręczni z drużyny Śląska. Oni, podobnie jak koszykarze, mieli powody do świętowania, gdyż również wywalczyli awans z drugiej do pierwszej ligi. Zaproszeni goście mogli z bliska zobaczyć aż dwa puchary wywalczone w minionym sezonie przez ekipę WKS-u. Oprócz trofeum za zwycięstwo w Pucharze Polskiego Związku Koszykówki, także ten najważniejszy za triumf w drugoligowych rozgrywkach. Ligowy puchar musiał zresztą przejść gruntowny lifting po tym, jak stracił nieco ze swojego blasku podczas spontanicznej i wybuchowej fety przygotowanej przez kibiców Śląska z okazji awansu. W świetnej formie był za to okazały okolicznościowy tort przygotowany specjalnie na tę okazję. Za sportowy sukces kolegom z drużyny i trenerom podczas oficjalnej części imprezy dziękował m.in. kapitan Śląska Adrian Mroczek-Truskowski. Później już w mniej oficjalnych okolicznościach także nie brakowało wspomnień i podsumowań z minionego sezonu. Jestem z tego roku bardzo zadowolony, będę ten sezon wspominał wyjątkowo, bo mieliśmy wspólnie ogromną liczbę pięknych momentów. Jestem za to wdzięczny trenerowi oraz kolegom z zespołu, mówił młody rozgrywający Śląska Norbert Kulon. Teraz przed wrocławskimi koszykarzami zasłużony odpoczynek, a przed działaczami WKS-u sporo pracy, by jak najlepiej przygotować klub do startu w pierwszoligowych rozgrywkach.